A na koniec jak to puentujemy? Jakieś łapki w górę? Listopad to idealny czas, by przygotować danie z gęsiną. W końcu gęsina na świętego Marcina. Przygotujemy więc sobie wspólnie gęś pieczoną z dodatkiem karmelizowanych warzyw i pyzami. Do przygotowania dania potrzebować będziemy pierś z gęsi, por, korzeń pietruszki, marchew, brukselkę, miód, pyzy, oliwę oraz sól i pieprz. Zaczniemy od przygotowania warzyw. Brukselki kroimy na połówki. Por w grubsze plastry. Pietruszkę w pół plasterki. Marchew w większe słupki. Warzywa układamy w naczyniu do zapiekania. Dodajemy miód. Oliwę. Doprawiamy solą. Pieprzem. Oraz dodajemy kilka ząbków czosnku. Warzywa pieczemy w 200 stopniach przez około 40 minut. Warzywa się pieką, zabieramy się zatem za mięso. Skórę gęsi nacinamy. I przekładamy na suchą, nierozgrzaną patelnię. To ważne, ponieważ wytopimy dzięki temu tłuszcz zawarty w skórze i na tym tłuszczu będziemy smażyć nasze mięso. Podsmażoną gęś doprawiamy solą, pieprzem oraz świeżym rozmarynem. Tak przygotowaną gęś wkładamy do piekarnika rozgrzanego na 200 stopni na około 10 minut. Nadszedł czas, by przygotować pyzy. Umieszczamy je w garnku z odrobiną wody. Będziemy gotować je na parze. Jeśli nie macie specjalnego urządzenia do gotowania na parze, możecie z powodzeniem wykorzystać metalowe sitko. Pyzy gotujemy około 10 minut. Ten i inne przepisy znajdziecie w aplikacji Polo Market, dzięki której stworzycie również listę zakupową. Gęś już odpoczęła, możemy więc ją pokroić. Danie gotowe. Jeśli macie ochotę na więcej kulinarnych inspiracji, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał.